Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa, Dariusz Woźniak. Zapraszam na kolejny odcinek magazynu Zza Kółka. Mamy w tej chwili połowę wakacji. Jak przebiegają w naszym rejonie? Jak turyści się zachowują? Na te pytania odpowie nam zastępca naczelnika Wydziału Drogowego Suwalskiej Policji. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry Panie Naczelniku. Dzień dobry, witam Pana serdecznie, również Państwa witam serdecznie. Mamy połowę wakacji, prawda? Policja szereg działań przez wakacje podejmowała, wiele akcji. Jak z perspektywy Państwa pracy mijają te wakacje? Ogólnie w tym roku wakacje mijają bez większych tam utrudnień. W tej chwili jest sporo patroli łączonych razem ruchu drogowego z oddziałami prewencji. Jesteśmy na głównych takich ośrodkach wypoczynkowych, miejscach takich wypoczynkowych. Kontrolujemy tam stan trzeźwości kierujących. Powiem szczerze, że w tym roku, tak jak i w poprzednim, zbyt dużo tych kierujących akurat nietrzeźwych nie ujawniliśmy. Jeszcze pamiętam, rozmawialiśmy przed wakacjami, że będzie taka akcja rączki na kierownicę, mająca na celu wyeliminować rozmowy przez telefon bez używania zestawu głośno mówiących. Jakieś rezultaty może? Tak, przeprowadziliśmy taką akcję właśnie, na której ujawnialiśmy kierujących, którzy rozmawiają w czasie jazdy przez telefon komórkowy. Od 1 czerwca do obecnego dnia dzisiejszego ujawniliśmy 35 kierujących, którzy takie wykroczenia popełnili. Za wykroczenie, czyli kierowanie pojazdem i rozmowa przez telefon komórkowy w czasie jazdy, jest mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Sporo turystów odwiedza nasz piękny region, prawda? Czy jakieś problemy stwarzają? Ogólnie rzecz biorąc, u nas w rejonie, jeżeli chodzi o turystów, to większych problemów nie ma. Kontrolujemy na głównych plażach, głównych ośrodkach tych turystycznych stan trzeźwości kierujących. No, jak na obecną chwilę nie ma zbyt dużo takich kierujących, którzy by jeździli pod wpływem alkoholu. Oprócz tej akcji prowadzą Państwo jeszcze inne działania, oczywiście mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Tak jak wspomniałem, są prowadzone aktualnie akcja Bezpieczne Wakacje. I podstawowym zadaniem tej akcji jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym podczas wzmożonych przejazdów turystów tutaj w miejsca wypoczynkowe. Jest to działanie długofalowe. Realizowane jest ono w toku codziennej służby. Rozumiem, że z kolegami z Wydziału Prewencji. Tak, realizujemy te działania również z kolegami z Wydziału Prewencji naszej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. A Wydział Drogowy prowadzi jeszcze akcję? Tak. Dwa dni wcześniej żeśmy przeprowadzali akcję Trackbus. Akcja ta miała na celu kontrolę pojazdów ciężarowych oraz pojazdów dostawczych. Chodziło tutaj o wykroczenia, które popełniają kierujący tymi pojazdami oraz kontrolę stanu technicznego tych pojazdów. W czasie trwania tej akcji żeśmy ujawnili 24 pojazdy ciężarowe, w których zostały zatrzymane dowody rejestracyjne. W czasie trwania tej akcji również jeden kierujący utracił prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak z trzeźwością na naszych drogach? Przeprowadzamy szereg akcji związanych z kontrolą stanu trzeźwości. No, tak jak wcześniej wspominałem, każdy kierujący ma obowiązek poddać się temu badaniu. Zmieniło się to od czerwca.
przypadku niepoddania się takiemu badaniu no, jest przewożony do najbliższego ośrodka służby zdrowia i jest tam wtedy pobierana krew takiego kierującego. Tak, rozmawialiśmy o tych zmianach w przepisach przy ostatnim naszym spotkaniu. Dokładnie, dokładnie. W dniu dzisiejszym przeprowadzamy akcję SMOG. Jest to akcja ogólnokrajowa. Dotyczy ona kontroli pojazdów, w których stwierdza się nadmierną emisję spalin do środowiska. Wiadomo, z takim przypadkiem wiąże się oczywiście zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w pojeździe, skierowanie takiego pojazdu na badania techniczne na stacji diagnostycznej. W przypadku, gdy pojazd jest niesprawny technicznie, czyli jest nadmierna ta emisja spalin, nie dopuszcza się wtedy takiego pojazdu do ruchu, no i wiąże się to wiadomo z naprawą takiego pojazdu. Oprócz tego, że możemy stracić dowód rejestracyjny, prawda, za stan techniczny pojazdu, możemy stracić również uprawnienia nasze. Tak, uprawnienia możemy stracić również za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli za spowodowanie kolizji, ewentualnie za jakieś agresywne manewry na drodze wykonywane przez kierowcę, nieprawidłowe wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Za to również możemy, wiadomo, stracić uprawnienia do kierowania pojazdem i skierować wniosek o cofnięcie tych uprawnień. Od pewnego momentu zauważyłem pewną rzecz, że gdy ulica Utrata, prawda, w kierunku Białegostoku przede wszystkim korkuje się ze sprawą zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe, państwo starają się nam, kierowcom, pomóc w tym, w jaki sposób? Przeprowadzamy akcje związane z kierowaniem ruchem na głównych skrzyżowaniach drogi numer 8. Ostatnio żeśmy przeprowadzili to we wtorek na skrzyżowaniu Utrata Dwernickiego, Przytorowa Utrata, Sejneńska z Utratą oraz ulicą Warińskiego z Utratą. No, ruch ten upłynnił się, pojazdy ciężarowe jechały nadal prawym pasem, ale myślę, że to był akurat bardzo dobry sposób i te pojazdy szybciej przejeżdżały przez nasze miasto. Po prostu zastępujecie sygnalizację drogową, po prostu kierujecie ruchem ręcznie. Tak, jeżeli jest taka potrzeba i widzimy, że jest duże natężenie tego ruchu, organizujemy takie akcje i przeprowadzamy właśnie tutaj na tej drodze numer 8, aby upłynić ten ruch dla tych wszystkich kierujących. Z myślą o nas. Z myślą o kierujących, tak jest. Z naszej rozmowy no, wychodzi jeden wniosek, że wakacje w naszym rejonie naprawdę upływają spokojnie, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, ruch drogowy. Tak, kontrolujemy główne ciągi komunikacyjne do miejsc wypoczynkowych. Sprawdzamy na tych ciągach kierujących, sprawdzamy stan techniczny pojazdu, sprawdzamy stan trzeźwości, jak również kontrolujemy pojazdy, które mogą popełniać jakiekolwiek wykroczenia. Ogólnie w miejscach tych wypoczynkowych nie stwierdziliśmy jakichś tak większych zagrożeń z uwagi na ten okres wakacyjny. Myślę, że w tej chwili, tak jak w poprzednim roku, są wakacje przebiegają bez większych zakłóceń, większych wydarzeń w ruchu drogowym. To co, aby druga połowa nam upłynęła w ten sposób? No, tego również sobie, jeżeli państwu życzę. Ja dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A teraz tak, dla rozluźnienia troszeczkę ciekawych filmików zarejestrowanych na drogach. Держитесь Еврокурса. Окно в Европу. На бизнес FM. Движение недвижимости в гарант финансового успеха. Управляющая компания в твоих руках. Вашу недвижимость в порт достижения максимальной прибыли. Оценка, эксплуатация, аренда, продажа в любой точке мира. Управляющая компания Марис в ассоциации с ЕФИ. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Zapraszam państwa do obejrzenia kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.